W piątek, sobotę i niedzielę w sklepach na terenie powiatu legionowskiego trwała wielkanocna zbiórka żywności. Akcja, która odbywa się pod patronatem prezydenta Legionowa, jest koordynowana przez Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Legionowie. Odbyła się już po raz piąty. Ja wcześniej były organizowane 4 zbiórki przed świętami Bożego Narodzenia. Zaangażowało się aż 13 nowych organizacji, które zbierały w 15 miejscach na terenie Legionowa, Jabłonny, Michałowa, Reginowa oraz Chotomowa. Były to zarówno duże sieciowe dyskonty, jak i niewielkie lokalne sklepy spożywcze. Przy każdej kolejnej edycji akcji rozszerza się nie tylko jej zasięg terytorialny, ale też i liczba zaangażowanych w nią podmiotów. Dołączyły do nas 3 nowe organizacje i już w piątek jedna z organizacji, jest to Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, reprezentowany przez pułkownika Kazimierza Przymusińskiego oraz jego małżonkę Hannę Przymusińską, zebrali 150 kg. Inne organizacje nie zostawały w tyle. Do tej pory zebraliśmy ponad 4 tony żywności, w dniu wczorajszym były to ponad 3 tony. Najwięcej z organizacji zebrało Legionowskie Stowarzyszenie Amicus, reprezentowane przez księdza Tomasza Chciałowskiego. Stowarzyszenie wczoraj zebrało ponad 1500 kg żywności. Po 3 dniach akcji zebrano ogółem 5,5 tony żywności z długim terminem przydatności do spożycia. Były to na przykład makarony, cukier, mąka, ryż, herbata, kawa oraz konserwy i słodycze. Żywność trafi teraz do najbardziej potrzebujących rodzin. Każda z organizacji ma swoich podopiecznych i tutaj przekazują później najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Mają już listy też z poprzednich zbiórek, wiedzą jacy mieszkańcy potrzebują tej pomocy. Sukces akcji to z jednej strony ofiarność mieszkańców, z drugiej zaangażowanie wolontariuszy. Jak co roku w świąteczną zbiórkę żywności włączyły się bardzo różne grupy społeczne. Byli emeryci, renciści i inwalidzi, kombatanci, młodzież szkolna oraz diabetycy. Tradycyjnie już w akcji wzięli udział harcerze z Chówca Legionowo. Każda drużyna chce pomagać tym biedniejszym ludziom na Wielkanoc, potrzebującym. Chcemy wspomóc tych, którzy jakby nie mogą mieć tego, co my tu zbieramy. Oraz osoby niepełnosprawne będące pod opieką fundacji Emanio Arcus. Zbiórkę żywności prowadziły one w Delikatesach Raj przy ulicy Parkowej. Są to osoby, które bardzo chętnie biorą udział w takich akcjach, między innymi dlatego, że to jest okazja dla nich, żeby wyjść z domu. Jak również zrobić coś dla innych, w związku z tym, że oni dostają sporo od ludzi, to chcieliby również coś dać od siebie. To jest między innymi taka akcja, która pozwala im na tego typu działania. Jak już mają taką możliwość, to angażują się w nie całym sercem. Chciałbym pomóc tym ludziom, którzy nie mają pieniędzy na przykład na jedzenie na Wielkanoc, żeby pomóc im. A niektórzy dają nam siatki zakupami, a niektórzy również dają pieniądze, żebyśmy kupili za te zakupy te pieniądze i jak dziecko wrzuca produkt do koszyka, to dajemy w zamian balonik i mówimy miłego dnia. Dziękuję, miłego dnia. No i oczywiście wesołych świąt wielkanocnych.